Dzień dobry, kochani. Nagrywam się z wami po raz pierwszy już jako żona. Kilka dni temu powiedziałam tak Rogerowi i powiem wam, że czuję się błogo. A budzę się mega szczęśliwa, spokojna, bezpieczna. Niesamowite, jakby ta ceremonia zadziałała na moją psychikę. Dlatego, że uczucie, które mega ciężko opisać słowami. Jestem przekonana, że większość dziewczyn, które mają to ze sobą świeżo po ceremonii, wiedzą, o czym mówię. Końcowo cała ceremonia i wesele moim zdaniem wyszły bajkowo, ale wróćmy do tego, co było na początku. 9 miesięcy temu zaczęłam przygotowania właśnie do tego wydarzenia. W przygotowaniach pomagała mi moja wedding plannerka Paulina. Paulina była moją znajomą już wcześniej i właściwie to pamiętam, jak poznałam Rogera i byłyśmy razem na kolacji ze znajomymi i powiedziałam jej, że poznałam faceta marzeń, że to jest chyba to. No i słuchajcie, pojechałam na wakacje i Roger mi się oświadczył. Pierwsze, co zrobiłam, skontaktowałam się po powrocie do Pauliny i pamiętam, jak mi powiedziała, że jest wedding plannerem. Zapytałam się, czy nie chciałaby zrobić, pomóc mi w przygotowaniach do ślubu. No i tak zaczęła się nasza długa przygoda w przygotowaniach. Jestem jej za to dozgonnie wdzięczna, dlatego że ja nie miałam zielonego pojęcia o organizacji wesela, a ona znała już ludzi z branży. No i w ten sposób mi pomagała, kontaktowała się z podwykonawcami, ArtSize, Gabi od Deco, osoba, która była odpowiedzialna za całą tą aranżację, dekoracje, kwiaty prawdziwe, przepiękne, zaślubiny, podesty, po prostu Gabi, to co ty tam zrobiłaś, to jest na skalę światową i za to jestem ci mega wdzięczna. To jak my tam weszliśmy po raz pierwszy, zrobiliśmy jedno wielkie wow. Ja nie wiedziałam, że można zrobić aż tak piękną robotę. Naprawdę trzeba mieć talent, żeby wszystko tak ładnie poukładać. Możecie zauważyć na zdjęciach, zdecydowaliśmy się na kolor przewodni. Kolorem przewodnim był róż i to właśnie Roger wybrał ten kolor, bo to jest jego ulubiony. No i właśnie na tym weselu były również takie strefy chilloutu, gdzie Gabi wykorzystała manekiny, buty i wszystko, co kojarzy się z fashion, z modą, dlatego że nasze hasło przewodnie to było Fashion Wedding. Uzupełnieniem tego wszystkiego był również wybieg, na którym goście mogli sobie robić zdjęcia. Również były porozwieszane wszędzie hasła, takie jak Roger's Heaven, Pinky Area albo Life is a Beach. To całe wydarzenie miało miejsce pod halą namiotową, którą zbudowała dla nas firma Ride. Ride przyjechał na miejsce kilka dni wcześniej i budowali tą halę od zera. Mogłoby się wydawać, że to jest tylko zwykłe postawienie namiotu, natomiast ta hala namiotowa różni się tym, że ją dłużej się buduje, jest bardziej stabilna i wygląda jak oranżeria. Ona sama wyglądała już jako dekoracja, więc to było naprawdę ogromnym dodatkiem, jeśli chodzi o wygląd całego przedsięwzięcia. Firmę Ride doceniam za totalny profesjonalizm, dlatego że kilka razy przyjeżdżali na miejsce wesela, sprawdzali wszystkie gabaryty, wymiary, jakie jest podłoże, czego potrzeba. Dosłownie zbudowali całą halę na nowo od zera. Trwało to dobrych kilka miesięcy i no, przyznam się, że jak weszłam po raz pierwszy do tej hali, to nie wiedziałam, że będę tak zaskoczona, jak to dobrze wygląda. Jeszcze tylko jedno dopowiem, że z Rogerem zdecydowaliśmy, że ta hala namiotowa ma być czarna, przez co nadała jeszcze większej elegancji. No dobra, to teraz przejdę do czegoś, co na pewno każdy z nas kocha, mianowicie słodkości. Moje słodkości były stworzone przez Galerię Słodkości. Wszystkie ciasteczka, wymyślone buciki, torebeczki, wszystko zamknięte w takim małym ciasteczku.
pyszne. Tort, ogromny tort, który możecie zauważyć na zdjęciach, jest również stamtąd. Także jeśli szukacie firmy, która zajmuje się słodkim stołem na wesele lub też na inne eventy, to śmiało polecam Wam właśnie galerię słodkości. Przepyszne jedzenie. Kiedy nastał mrok i przyszło co do czego, czyli do naszej imprezy, to oświetlenie naprawdę dało niezłą robotę. Słuchajcie, jak ja wchodziłam do hali, to czułam się, jakbym była w jakimś zaczarowanym miejscu. Strefa światła oświetliła całą oranżerię tak, że czułam się, jakbym była w zaczarowanej krainie. To nadało takiej magii. Ja zdecydowanie jestem fanką dobrego oświetlenia, dlatego że od niego bardzo dużo zależy, jak pracuję na planie zdjęciowym czy przed kamerą do telewizji. No to od tego, jak wygląda nasza twarz, bardzo zależy wszystko od światła. No i tak samo zależała tutaj również impreza i cała oranżeria. Jak już doszliśmy do tematu światła, to przejdźmy teraz do wideo. Pro Studio Creative zmontowało takie filmiki, że ja jak je oglądam, to tylko płaczę. Ale to nie wszystko. Ogromna niespodzianka spotkała nas również na naszym weselu, dlatego że Pro Studio Creative stworzyło filmik w mega szybkim czasie z naszych zaślubin, dosłownie może w 2 godziny, i wszyscy goście mogli przeżyć to wydarzenie na nowo. To było naprawdę mega, mega miłe i fajnie się to oglądało. I co jeszcze zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to było to, że filmik z całego wydarzenia dostaliśmy następnego dnia. Pro Studio Creative stworzyło wszystko, stworzyli wszystko podczas jednej nocy. I to, jak się ten film ogląda, to jest tyle emocji. Ja nie mogłam oderwać od tego wzroku i naprawdę montaż jest świetny, nie mam żadnych zastrzeżeń i zresztą zobaczycie na dniach, jakie będę jeszcze udostępniała, jeśli wy szukacie fotografa na ślub, to tutaj 100% poleconko, kontaktujcie się i zamawiajcie, bo grafik pełny. Newsy. Jeśli szukacie firmy, która robi świetne wideo na eventach albo na ślubie, no to kontaktujcie się, bo będziecie mega zadowoleni. No i teraz jeszcze kilka słów o mojej wspaniałej pani fotograf Oka, który wszędzie za nami chodził i uchwycał najbardziej wyjątkowe chwile. Elena, to jakie ty zdjęcia zrobiłaś, to ja po prostu wszystkie je sobie chyba w domu powierzę, naprawdę są tak piękne. Zresztą będę je wstawiać co jakiś czas na swojego Instagrama, więc również wy będziecie mogli zobaczyć, jakie piękne uchwyciła momenty.